Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w Galerii Jest. Spotykamy się dzisiaj z Agnieszką Jankowiak, która jeszcze kilka lat temu była członkinią zespołu tego miejsca, a dzisiaj tworzy przepiękną biżuterię pod marką Gusta Jewelry oraz daje upust swoim artystycznym możliwościom w ramach wystaw organizowanych właśnie przez galerię. Spotkałyśmy się niedawno przy okazji wystawy Głos Kobiet, a dzisiaj Agat Art, Siła Kamienia, wystawa pokonkursowa organizowana w ramach 40-lecia firmy Jest Biżuteria. Agnieszko, jak się czujesz w tej zamianie ról? Z jednej strony jeszcze niedawno byłaś członkiem zespołu galerii, a dzisiaj jesteś naszym gościem. Onieśmielona, to jest chyba najlepsze słowo, bo kiedy dostałam zaproszenie na ten konkurs, to najpierw pomyślałam sobie, że gdzie ja wśród takich osobistości jak Kozubscy, jak Kamila Ron, profesor Boss, Szatkowski, mówię, no serio, no way. I to była moja pierwsza reakcja i nawet powiedziałam chyba, że może wiedziałam, że jest ograniczony materiał. Więc sobie pomyślałam, wyślijcie te prace, te kamienie komuś innemu, osobie, która ma na pewno lepszy pomysł, lepszy warsztat, ma renomę, nazwisko. No ale stwierdziłyście, że nie, że mam w tym zostać. No i jakby poddałam się temu tematowi i jestem zaszczycona, że mogą moje prace być chociażby w gablotce obok Agnieszki Bruzdy, którą uwielbiam, cenię, z którą miałam przyjemność prowadzić wywiad. Obok Mariusza Pańczkowskiego, który też jest bliski mi i no, czuję się, jakbym miała urodziny. Agnieszka, na co dzień mam wrażenie, że tworzysz taką biżuterię bardzo romantyczną, bardzo kobiecą. Tymczasem brosze, które przygotowałaś na konkurs Agat Art, są może nawet trochę brutalistyczne, a na pewno ascetyczne. Skąd ta zmiana i co w tobie wyzwoliło ten zupełnie inny nurt? Właśnie Agaty. To w zasadzie ja miałam taki... Najpierw pomyślałam o broszkach dla królowej Elżbiety. Jakoś tak pierwsze co mi przyszło do głowy. Później myślałam o zestawie do medytacji. Później były różne inne pomysły, ale nic tak nie czułam, że mówię, zrobię to i za 10-20 lat będę się tego strasznie wstydzić, a nie chciałabym tego. Chciałam wyrzucić później te kamienie przez okno, żeby one się pokruszyły i tak jak trochę Marcin Bogusław zrobić tą mniejszą formę, ale stwierdziłam, że ten kamień jest taki piękny, zwłaszcza ten główny, ten teraz w mojej gorączce. I mówię, nie, one są na tyle piękne, że trzeba je pokazać w całej swojej okazałości. I poddałam się im. Stwierdziłam, że one mają mnie poprowadzić, a w zasadzie oprawiłam je w srebro, ale one są obrysowane. Zawsze w złotnictwie mówię, że ja się czuję, jakbym medytowała przy stole złotniczym i to jest właśnie taka medytacja, dlatego one mają się tak nazywają, że one są rytuałem. Ten spokój jest właśnie w tych broszkach po prostu, no tak jak mówię, ja to ubrałam w formę w srebro, ale to Agaty oddały się głównemu pomysłowi. Tak, drodzy Państwo, powstaje biżuteria. Biżuteria artystyczna, pełna niezwykłych inspiracji, oddająca temperament też naszych artystów. Co ciekawe, myślę, że warto o tym wspomnieć. Agnieszka, oprócz tego, że tworzy biżuterię, to również jest autorką książki. Książki Artyści Złotnicy, rozmowy o polskiej biżuterii, której pierwsza edycja miała miejsce 2 lata temu, a aktualnie pracujemy nad drugim tomem tej publikacji. Jest nam bardzo, 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 bardzo miło, że możemy opisywać i rozmawiać z artystami, bo niestety czas upływa. Niektórych z artystów, którzy brali udział w pierwszym wydaniu, niestety z nami już nie ma. Aga, jak udaje tobie łączyć się pracę kreatywną z tą pracą, można powiedzieć, dziennikarską, a jeśli nawet nie dziennikarską, to stricte autorską w kontekście literatury?
Wiecie, to są te światy w zasadzie i oni, artyści, jak tu przyszłam pracować do galerii, to oni mnie zainspirowali, żeby w ogóle skłonić się ku wykonywania biżuterii. Kiedyś patrzyłam na biżuterię z tej perspektywy, teraz patrzę z tej, czyli jak to jest zrobione, a kiedy z nimi rozmawiam, to chcę wiedzieć jeszcze więcej. I to nie chodzi o to, że wchodzę do tego warsztatu i jestem ciekawa, żeby jakieś techniki, ja ich szanuję i chyba to jest... Dzięki temu moja biżuteria po prostu w ogóle jest. To, że z nimi rozmawiam, to, że byłam tutaj, nie, w życiu bym nie robiła biżuterii. Na pewno nie też takiej. Może bym robiła jakieś dwa druciki połączone z jakimś koralikiem, tak zwane spółfabrykatów. Na pewno bym nie była na tym poziomie, gdzie jestem teraz. Agnieszka swoją pracownię prowadzi na Jeżycach w Poznaniu i w Poznaniu również mieści się Galeria Jest, w której możecie do 29 stycznia oglądać wystawę Agat Art z udziałem pracy Agnieszki, ale również 46 innych artystów, którzy reprezentują absolutnie najwyższy poziom sztuki złotniczej. Więc jeśli macie ochotę wejść do naszego świata, to my zapraszamy, zawsze uraczymy Was ciekawą opowieścią o tych obiektach i zatroszczymy się, aby czas spędzony z nami nie był stracony. Zapraszamy serdecznie, ten świat bardzo wciąga. Do zobaczenia.